Bóg zapłać. Moi drodzy, cieszę się bardzo dzisiejszej, tej podwójnej uroczystości. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, za życzenia. Dziękuję księdzu Infułatowi, wszystkim kapłanom, ojcom naszej archidiecezji, braciom, dziekanom, których przybyło tak wiele z poszczególnych dekanatów naszej kapitule. Dziękuję siostrom zakonnym, wam wszystkim, drodzy parafianie i wierni naszej archidiecezji. Dziękuję klerykom, naszemu kurowi. Dziękuję za życzenia, zwłaszcza za te ostatnie, za tą wysoko postawioną poprzeczkę. Moi drodzy, kiedy rozmawiałem z Matką Generalną, jeszcze poprzednią, Fabiolą, zaproponowałem tę myśl, tę ideę, żeby tutaj w naszej katedrze również upamiętnić pobyt ich założyciela, wielkiego świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jego pobyt tutaj na naszej archidiecezji. Matka podjęła tę ideę z wielką radością. I nie tylko ofiarowała nam relikwie, ofiarowali nam zgromadzenie te relikwie, ale poprzednia matka także zapewniła i powiedziała, że pokryje wszystkie koszta tego epitafium. Także bardzo serdecznie dziękuję matce Fabioli, matce Janinie i wszystkim siostrom za dzisiejszą modlitwę, za waszą tutaj obecność i za ten dar relikwii i tego pięknego epitafium dla naszej katedry. Nie mogło być inaczej. Siostry przez wiele lat tutaj także komunizmu, skrytości, bez habitów, ofiarnie pracowały, a także tutaj w sposób szczególny w naszej katedrze. Możemy się pochwalić, często to podkreślam, mogę powiedzieć, że siostry Marianki także mnie wychowały, bo mam trzy ciocie. Mówiłem zawsze o dwóch, jest jeszcze trzecia, której już nie znałem, ale nie wspomnę też o siostrze Karolinie, siostrze Marii, która pochodzi także z mojej miejscowości. Ciągle otaczały mnie troską. Myślę, że siostra Salomea dalej z niego się modli, mnie prowadzi, zawsze dawała mi wskazówki. I dziękuję wam za to wasze piękne świadectwo służenia i wierności tym wszystkim ideałom, które zostawił wam wasz założyciel. Niezmiernie cieszę się z obecności konsula Rzeczypospolitej Polski we Lwowie, pana ambasadora Drozda oraz jego małżonką. Jego obecność świadczy o tym, że on czuje to, zna rangę tej dzisiejszej uroczystości, zresztą jak wiele innych, i za tę obecność serdeczne Bóg zabrać. Korzystając może z okazji, chcę jeszcze raz podziękować panu ambasadorowi za ten jego tutaj wieloletni trud, za jego obecność z nami, za solidarność, za wszelki gest życzliwości i wsparcia. Niestety w końcu października, jak tutaj może nie wiem, czy będę miał okazję, bo jestem teraz też jako delegat na synodzie, pragnę bardzo serdecznie jemu, jego małżonce podziękować za tę życzliwość, dobroć i bliskość podczas jego tutaj kadencji we Lwowie razem z nami. I niech ten Lwów, nasza katedra, nasza archidiecezja zawsze będzie jego domem i jest tutaj zawsze mile widziany i będziemy się cieszyć. Serdecznie już dzisiaj zapraszam. Bóg zapłać jeszcze raz za pamięć, za modlitwę i za wspólne spotkanie.